Witam Was tutaj, cześć, czym Avizjonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze serii City Skylines na PlayStation 4. Zaczynamy! Dobrze. Więc kontynuując po tym moim ciekawym bardzo intrze, na live, kto nie oglądał, serdecznie zapraszam, zapis jest. Zrobiliśmy sobie tutaj o tą dzielnicę. Wow! Udało mi się, dobra, nieważne. No i mamy statki, tak, są tutaj statki, postawiliśmy sobie statuę wolności. I jeszcze z takich ciekawych budynków tutaj, o, był statki towarowe. Też bardzo ciekawie to działa. Czy ludzie omijają tak jak ja chciałem? Chyba nie za bardzo. Ale kotki się jakieś straszne nie robią. Chociaż nie, wjeżdżają, więc... No dobrze. Tak czy siak, od razu na wstępie kolejną ankietę, ponieważ na ostatnich ankietach dosyć dużo nawet głosowało. Dzisiejsza ankieta będzie dotyczyła tego, czy na kanale, bo LEGO już będzie, tak jak tam z tamtej ankiety można wnioskować, czy ma się na naszym kanale pojawić seria z Minecrafta. Minecraft Survival i takie tam. Wtedy by się pojawiły. No i oczywiście w karcie już powinno się pojawić. Czy chcielibyście jeszcze Minecrafta? I to będzie chyba tyle z tych ankiet. Też czasami muszę jakieś wolnie zadawać. Ale dobra. Więc tak. Co my mamy naszym popytem? Ludzie, no ludzie chyba chcą być. Tak, do kamienia milowego kolejnego, który jest bardzo potrzebny, bo hub przeładunkowy zawsze się przydaje. Jest 10 tysięcy, no tego dzisiaj nie wbijemy. Nie ma bata. Natomiast możemy rozwinąć sobie dalej to. Oj, co jest ze śmieciami? W sumie nie dziwię się, że to jest poza obrębem, bo to jest daleko dosyć. Nie wiem, co bym mógł to zrobić, to wstawienie tego tutaj. Dobra, nie będzie. Wiem, że to jest pomysł. A właśnie, ktoś tam w komentarzu mi pisał, już nie pamiętam niku. Żebym właśnie włączył nawet licznik. Nie, tego nie było. Chodziło mu... To już było dosyć dawno. Ale dajmy sobie 2 minuty. Chodziło mu o to, że... Teraz sobie pokażemy. O, żeby mieszkania odseparować, żeby nie byli w hałasie. Bo jak wejdziemy na mapkę hałasu... No to rzeczywiście, no tutaj jest całkiem nieźle, bo tu są biura, które nam łagodzą, natomiast tutaj już tak nie za bardzo. Wiem, to jest dobry pomysł, tylko jak... Ja chcę, żeby oni szli do pracy tutaj, a nie do biura, to wtedy mniej jest fajne. Oczywiście można tutaj wstawić... pociągi. To czemu nie? Jak będę mieć, jak chcę wyjechać tym pociągiem? No, będę mieć. Dobra, myślę, że będę zadowolony. No i dookoła tego dworca mogę, oj, owszem, wziąć to. Swoją drogą, jak możecie zauważyć, żadnych info, materiałów nie wrzucam ostatnio, bo nic nie ma na info. Ostatnio nic się nie dzieje ze Skylinesami nowego. Nie ma ani Total Disasters, nic nie mówili. O Total Disasters to się pojawi odcinek, bo jeszcze czekam, jakby coś się dziś może pojawiło, jakiś zwiastun czy coś, ale... Nic takiego nie wiadomo mi, ani żadnych aktualizacji. Cały czas pojawiła się tylko jedna aktualizacja do Skylinesów. No tak troszkę mało, bym powiedział. No dobrze, no jak tutaj są już biura, no to już tutaj możemy dać, bo tam on powinien to wszystko wyciszyć. Tu mi chodziło bardziej o dworzec. To jest. No tak, jedziemy z tym. Przyspieszenie mamy, ponieważ ostatnio mieliśmy mało pieniędzy. Okej. Okay. O właśnie, tak. To sobie tak wykręcimy. Okej, okay. Może w ten sposób i tutaj już pod ziemię idziemy. Dobra. Teraz tak, gdzie jest... Gdzie mogę się wczepić?
Chyba tu mogę się przeczyć. Zbyt stanę zboczy. Ej! Ej no! Ty! Ja ci dam zbyt stanę zboczy. Pokaż mi, to jest zbyt stanę zboczy. To jest zbyt stanę zbocze? Ja nie mogę. Nie no, tu musi być ten pociąg. Chociażby nawet takim kosztem, ale musi być. Dobra. Dawaj, to tutaj jest spodem. Puścimy. I tędy. Tak, odcinek się pojawia trochę później, ale... No niestety. Dobra, już niech będzie tutaj przejazd kolejowy zrobiliśmy. Wiem, miałem ich unikać, ale... No przejazd. I tutaj. Zadowoleni? No, bardzo. No i jeszcze tutaj wam damy przystanek. Ej, zaraz. O, dobra. To też jest jakiś bug, że jak kliknę kółko, to usuwają mi się. Dobrze. Ale co nie tutaj ma ze mną na... Przecież macie tutaj tak blisko siebie. Może chcą cmentarz. Może, nie wiem, zobaczymy. Póki nie postawimy, to się nie dowiemy. Dobra. Postawiliśmy. Powinniśmy się dowiedzieć. Jeśli już, to chyba w tą stronę pójdziemy. Bo tam ktoś... To ja się chyba cieszę, sam się pytałem, gdzie pójdziemy dalej. I tutaj są pociągi. A nie, pociągi ja mam jakoś podciągnięte. Gdzie jest? Tutaj. No to nie, pociągi jakoś już rozwaliliśmy, ale... Dobrze. Co oni tutaj chcą? Żeby turystów rozwiązywać. O, ojej. No, co? No nie, 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 no co tu się zrobiło? Jest tylko jedno wytłumaczenie na to, że to jest tu podłączone. Sprawdźmy, czy już nie. Pociąg. Nie, nie jedziesz tam. Kurczę, dojechał. No niestety, nie mogą tutaj jeszcze te pociągi. Dobra, coś ruszyło się. Pewnie jakiś pociąg się tak zbugował, że już zniknął. Ale te pociągi nie będą tutaj wjeżdżać. No świat tam. Takie pociągi moje linijne mogą być, ale takie to nie. No bo na przykład robią się takie problemy. No i z tym to ja już robię teraz. Od razu. Trzeba temu zapobiec. O. No, no nie. Nie no, bez przesady, chcę mieć trochę tego realizmu już tutaj. Jeżeli to nie jest SimCity, no to daj trochę tego realizmu. Tak, grałem z SimCity. Dajesz to. Wow, no tego nie widziałem jeszcze w SimCity, że pociąg potrafił wskoczyć na górę. Dobra. Co tu? Co tu, a wolności mi się paliło? Że co? Ej, ty może naprawdę jesteś nie tak. Gdzie tu jest najbliższa straż pożarna? To tu jest źle, ale no, tym nie przejmujemy się. No nie, tutaj jest kiepska z tym. Postawmy to. A tu sobie jakieś małe postawmy. No bo to nie może być, żeby mi tutaj turystyka paliła się. Dobrze, pociągi. No nie no, już jest dobrze. Już pociągi ruszyły. Zmienimy tutaj po prostu. O, tutaj będzie jakiś węzeł przesiadkowy. Pociągów zewnętrznych i wewnętrznych. Ale to nie dzisiaj, nie. Dzisiaj się tym nie zajmiemy. Dziś się możemy zająć dalej turystami. Czyli tu możemy sobie to pociągnąć. A to jest ten wiatrak słynny. Chyba jak ciebie wyburzę.
Czekaj, to coś się też na jego stanie tutaj? Nie, no to prądu jest za dużo. Nie, no to nie ma co się stać. Dobrze. Tak, ta droga będzie tak tutaj sobie ładnie szła. No i tu będzie już koniec tej dzielnicy, bo widzicie co się dzieje, bagno się dzieje. Czemu to jest taka droga? Jak ja bym wolał, żeby to była taka droga. A już w ogóle najlepiej to byłaby taka droga. Dobrze? Pasi, pasi. Nie bardzo dobrze. Dobra. Teraz to trzeba wszystko obsiać i będą się budować. Obsiać. Czyli Minecraft. Dobrze. Nie zapomnijcie tam, jeszcze przypominam, nie zapomnijcie o ankiecie. O, zależy mi na wynikach. No tutaj z tymi statkami to chyba nic nie zabimy. To jest po prostu nie do uniknięcia. Właśnie, co fajnego, czy ja nie miałem tutaj, bo tak, pieniędzy jest dosyć dużo. No z tego co wiem, to metro to tak tutaj kiepsko w tym mieście. No tego metra to ja tutaj nie widzę zbyt dużo. Widzicie co? Ja bym rozbudował to metro. Ja bym naprawdę tutaj... wziął to, ruszył. Może tak tutaj. Wiem, to nie ma w ogóle podstaw realistycznych, ale to trudno. Ważne, żebyśmy zarabiali i ci ludzie przychodzili tu do pracy. O. No, no jakoś to tak, ale będzie tam dojeżdżać coś. Więc tak, o tutaj jest jedna nitka jedzie tylko. Jak ja bym coś jeszcze tutaj im wstawił, to nie byliby wdzięczni, co nie? Na pewno. O, proszę bardzo. Tutaj byśmy wstawili, to sobie pociągnęli. I co, do tej stacji? Później tam do przemysłu? Może być. I teraz tak, byśmy sobie pociągnęli stąd z metro. Dzisiaj będzie trochę bardziej komunikacja może. Pojedziesz sobie, nie, nie, najpierw pojedziesz tu, później tu, tu, cieszę się w ogóle, później tutaj, a ci się powinni cieszyć, no i na koniec tu. No i tak, teraz na tym całym tutaj pasie, no tu nie jest zbyt długi pas, ale bym chciał tutaj zaprowadzić, no bo tak, mamy już pociągi, ale czas jeszcze na metro. To ma być dwa razy częściej niż to. O, tak, 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 tak. Dobrze. Oczywiście będzie to tak poustawione, żeby się dało przesiadać jakoś pomiędzy tymi rzeczami. Czyli na przykład jeszcze tutaj stacja będzie. No i tutaj gdzieś się trzeba wcisnąć. Nie wiem jak. Nie wiem jakim kosztem, ale tutaj to. No nie wiem, wiesz co. Czy to ten tu będzie pasować? Może być, już trudno. Musi tu być, więc już niech będzie w ten sposób. No i tu jeszcze jedno. Dobrze, teraz to wszystko podłączajmy. O, pod drogą będzie ładnie szło. Tu będzie najlepsze. O! Tutaj tak tędy. No, jakoś ładnie to wygląda nawet. Ty tu! Daj, daj, żeś się połącz. Nie, 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 tak. Tak i tak. No i ty tu ładnie jakoś wjedziesz. I teraz tak. Pokaż, czy tu jest tłum? No nie jest trochę tych pociągów. Jakby nie patrzeć, jest trochę tych metrów. Wystawiam tutaj wstawił. Nie wiem, ja to tu wstawił.
Chciałem tu wstawić jeszcze jedną stację. O. I tak, to będzie oczywiście musi być jakoś połączone. Czyli to będzie... ...wyglądać w ten sposób. Proszę bardzo. I stąd będzie... No, musi to być jakieś połączenie. O! Proszę bardzo. I to będzie odbierać połączenia stąd. No i oczywiście stąd też, bo to też musi być jakoś tutaj już podłączone. Tutaj później puścimy trasę metra. No i dobra, no i jedziemy. Idziesz tu. Później tutaj. A takimi slalomami. Czy oni się zadowalają? No tak tutaj to. Tak ciup ciup. No tak nie za bardzo. No ale to tak już mają pogać. No i tutaj jeszcze. No i później z powrotem. Ci co mają już trochę komunikacji, to już nie ma drodze na to. Na to, że będzie jeszcze więcej. No i jedziesz tutaj później tu. Wiecie czemu ja tak bardzo inwestuję w metro? Ponieważ z metro to jest najwięcej zysków jest. Teraz tu będzie się zrobić mętlik i tłok. Oj! Tutaj tramwaje nieźle widzę, że jadą. Jeszcze tutaj... Nie, to dzisiaj będzie już taki typowy odcinek pod to komunikację w tym mieście. Dobrze. Puśćmy sobie kolejne metro. Gdzie jest metro? Dajmy tutaj sobie stację, wolnijmy. I tutaj. Gdzieś jeszcze? Można niby tutaj wstawić jeszcze. Okej, dawaj, teraz to podłączmy. To wykorzystajmy tutaj już ten tunel będący. Później sobie pojedziesz tutaj. Później... No już nawet tak. A, no i później już sobie wiedziesz co. Dobra, pójdźmy sobie to stąd najpierw. W tą stronę trasę. Czy ci się jeszcze cieszą z czegoś, czy już też tak nie za bardzo? No też tak nie za bardzo. Tu. Tu. I tu. I w drugą stronę. Tędy. 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 I ten. No dobra. No to komunikację mogę uznać za chyba już dopiętą na ostatni guzik. Bo tu jest tramwaje są. No to jest taka dziwna stacja, ale dobra, już z tym nie będziemy kręcić. No tutaj to jest ewidentny węzeł. Nie, czy to jeszcze nie przeniesz czegoś. To bym może tutaj jeszcze przeniesie. Teraz. Nie mogę przynieść też... dosłownie wszystkiego. Oj, 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 oj. Dobra, zobaczmy... Nie w tej chwili obszary. To. Dawaj mi tutaj info. Stacja metrze i teraz tak. Dobrze. Po kolei będziemy sobie łączyć te maszyny. Okej, czyli tu jest jakaś przejeżdżająca. Tu są jakieś dwie strony. Dobra, ta może sobie tutaj jechać. Ta tutaj nie dojeżdża. O, i tu jest kolejna. To bym sobie chyba puścił tą tędy. Okej. No nie, nie, zbyt dużo jest tutaj już. A wiecie co, nie widzę tej jednej linii. T.
Tak, nie widzę tej jednej dosyć ważnej linii. Gdzie ona jest? Chwila. Czyli po prostu nie ma? Tak, wywaliło mi ją. Pięknie. Dobra, nie. Ta linia musi wrócić, ale wpierw sobie pociągniemy to. Dobra. Coś jeszcze tam chcemy przyciągnąć? Sprawdźmy, czy jest jeszcze tu jakiś duży, duży, długi, bardzo długi korek. Powiedzmy, że jest. Zaraz stąd, tu i tu. Krótka bardzo linia. O, udało się nawet tak ładnie tutaj ją wziąć, że idzie w kółko. Dobrze, i teraz tak, bo teraz będą się dziać tutaj rzeczy straszne. Weźmy sobie, zacznijmy od tego. Tak, i stąd będzie jechać. Dobrze, wracając. Mam nadzieję, że nie zauważyliście, że było krótkie cięcie. Tak, to wywaliliśmy, ok. Trzeba pociągnąć to. No, zacznijmy od tego, że to będzie jakoś ładnie wyjdzie sobie. I jakoś się tu... Czekaj. Ale nie, to przesadziliśmy. Tu jakoś ładnie objedzie. I proszę bardzo. Co nie? No. Dobrze. No nie, bo to nie może być tak, że wszystko tutaj jedzie. Teraz to będzie się stanie takim kluczowym trochę centrum. No i dzięki temu przejściu podziemnego ludzie będą mogli przechodzić pomiędzy jednym a drugą stacją metra. Dobrze. To powiedzmy, że mam za głowę. Dalej, autobusy. Nie jest jeden autobus, który tutaj jedzie. No i widzę, że jest to coś lubiane. Natomiast co byśmy się sobie tu jeszcze nie puścili? No byśmy sobie puścili tu jeszcze tramwaj. Może więc zacznijmy od tramwaju. Tak, najpierw to. To trzeba ulepszyć. Więc to też. I dalej, kontynuując ulepszanie, pojedziesz sobie ten. O, dalej nie możemy pojechać, bo tutaj jest, no niestety, wiadomo co. Boże, jakoś byśmy sobie puścili, chyba żebyśmy sobie tu puścili tramwaj. Ale jak on tutaj jechał? Chwilę, bo tutaj jest bardzo dużo być może. A ja takie rzeczy nie lubię. Nie lubię być może. Można byłoby zastosować coś takiego. Może i z tego skorzystajmy. Dobrze, wiem. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Ciach. I tutaj wracając drzewka. Albo od razu tak. Rewel. Dawaj. Co mi tu szkodzi dawać rewelowi? Co tu jeszcze rewelowi? O, aby się dało tutaj dojechać. No dobrze, to mamy zrobione. I teraz trzeba, bo tak, jak mają jechać tramwaj, to już mają jechać. I teraz tędy. No nie gadaj! Tak, to jest dobry pomysł. Jednakże do tego pomysłu potrzebne... Nie, nie to. To. A, no dobra. Okej. Przeniesiemy to sobie tutaj. Zaraz będzie trzeba kończyć. Poniekąd. No i teraz metro się rozwaliło.
Niemożliwe stało się możliwe. Dobra. Powiedzmy, że masz to już będzie działać. A to potrzebuje krwi. Czekaj. Dajmy sobie to. To jest dowolna, ja chcę tą krętą. Jak ustawimy odpowiednio krętą. Chyba, żebyśmy sobie puścili. Może tak, oczywiście. To sobie na chwilę rozwalmy. No dajmy sobie tutaj takim zakręcikiem. O. Ale z tym, że to będzie jechać tak. Tutaj. No, tak, taką fajną trzaską. Dobra. To będzie z głowy i no teraz trzeba naprawić tą ścieżkę. Czyli jakoś to tu. A, to jest zwykła już tutaj. Zwykła, to zwykła. Automatna zostawa. Oj, tu widzę, że dużo ludzi chodzi. No to tam waje na pewno im się spodobają. No i drzewka, drzewka. Były drzewka i będą drzewka. Na pewno nie takie. Ile razy mam mówić, o. Są takie. Dawaj. Tu sobie ładnie to wykończymy. Jeszcze tutaj. Dawaj to tu. Tak, tutaj. No i obsiejemy to sobie wszystko drzewami. Będą wszyscy zadowoleni. Włącznie ze mną. Z fajnego ostatnio przyspieszył kanał. Z rozrostem. Coraz więcej mamy nowych widzów. Wszystkich nowych widzów przy okazji witam. Jeżeli któryś jeszcze z nich dotrwał do tej chwili. Dobrze. Tu jest dworzec. To już z tym nie będziemy kręcić. No i możemy puścić linię. Tramwajową. Więc tak, na pewno tutaj będzie przystanek. Dawaj tu. Tu. Nie tutaj, tu. Tu. Damy sobie później tu. O. No i później już w błyn wjeżdżasz, więc... No co tu trudno mówić. Jedziesz tutaj. I później z powrotem tutaj. Więc tu też musisz się trzymać. Tutaj. Ten też pojedziemy. No i tutaj więc chyba w tych samych miejscach będziemy dawać te przystanki. Tak, bo to po co zmienić? Tak, w tych samych miejscach. Chociaż nie, więc to tutaj będzie dobry przystanek. Tu jeden. Tu i tu. I tu. Dobra. Stąd chyba wyjeżdżają ty. Tak, stąd. No dobrze, mamy kolejną linię tramwajową. No to wreszcie tej dzielnicy puścimy sobie autobusy. Dajmy sobie kolejną linię autobusową wyjeżdżającą z tego Magla. I to tak trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To jest Magiel. No i sobie pojedziemy tam. I gdzieś jeszcze? Właściwie to chyba... Czekaj, gdzie ty jeszcze byśmy pojechać? No nie, tutaj nie skręcę, bo to nie miałoby sensu najmniejszego. Tutaj dajesz sobie przystanek. No też tutaj pojedziesz. No i tu... Dajmy, żeście był tutaj. O, tak, tutaj sobie nietypowo pojedziesz, później tu skręcisz. Poczekaj, tu gdzieś mi to ciebie tutaj chcemy jeszcze. A ja tu chciałem dać ci przystanek, no to daj tutaj przystanek. Daj i tutaj. Wow, w jakąś dzielnicę mnie tu się wbiliśmy. Tego niech tak ta linia miała nie wyglądać.
Okej, to tu jeszcze sobie skręcisz i tu sobie wjedziesz. Ile mamy tych wyjazdów autobusów? Jest jeden. To by się przydało jeszcze z jedno, bo to trochę tego, to ma dosyć duży odwrót hałasu, nie ma jakiegoś coś. To tu sobie jeszcze dajmy z jeden. Tak, żeby tego już trochę było. Właśnie ile my takich mamy tych dużych ośrodków? Jest tutaj jeden w rondzie. Jak to? I to tyle? Niemożliwe. A jednak. To my coś mało tych autobusów, bo tutaj by się jeszcze taki jeden przydał. A nie, tu będzie, bo jak tu będą te dworce, no to na pewno tutaj kręcimy. Dobra, zaraz będziemy kończyć, bo odcinek już ubija ku celu 30 minut. Dobra. Czyli co, dzisiaj była taka głównie komunikacja. Tak, już jest głównie ta komunikacja, to jeszcze ją tutaj. Jeszcze tutaj sobie powcielajmy tę główną komunikację. Dobra. Jeszcze zróbmy tę linię tramwajową. Ty tu sobie pojedziesz. O, tak, tędy. Naokoło. Bardzo naokoło. O, tu nawet kogoś wywalimy. Później sobie wjedziesz do tej dzielnicy. I co my tutaj zrobimy? No i tutaj jakoś sobie to zawrócisz. Tak, no to zaraz ustawimy kierunek dokładnie. O, bo już widzimy, że jest coś nie tak. To jest w złym kierunku. To będzie też. I to też. To też. No dobra. To widzę chyba, że jest już dobrze, więc możemy puścić kolejną linię z tej pętli. Jak ja bym chciał, żebyś tak nie jechała, ta linia, to co muszę zrobić? Chyba nic. Dobra, jeszcze jedno. Już niech jedzie tak, jak jedzie. Dobra, no i tu wjeżdżasz w to. No i ci powinni się cieszyć, bo tutaj nie ma zbytnio komunikacji rozwiniętej jeszcze tak bardzo. Ale się nie cieszą, nie wiem czemu. Może tego, że już są pociągi, to nie wystarczy. Może. No tutaj pod metrem to na pewno. No i tutaj już mniej więcej w tych samych miejscach. Przecież tutaj bym dał raczej tu. Tutaj tu. No tu może być w tym samym miejscu. I tutaj już będzie tutaj. O. Tutaj. Tutaj. I tutaj, proszę bardzo, tu będzie zagwatwana linia. Oj, dziwacznie to wygląda. Dziwacznie. No dobrze, to mamy tutaj linię tramwajową przepuszczoną przez to. No i ostatnie, co już nam zostaje na dzisiaj, to puścić ten autobus. Czyli kolejny autobus stąd. Tu już robi trochę pełno. No i gdzie? No i zaczniemy od tego, że ty tu pójdziesz sobie. Nie no, jak tam jest tramwaj, to już nie będziesz wierzyć. Już jeden ze środków komunikacji wystarczy. Tutaj do przesiadek. Tędy. No tutaj już nie będzie robić przesiadek, więc nie. Aha, tutaj jest droga bez końca. Świetnie. To sobie wrócimy tędy. Ojejku, ale te drogi tutaj nie są dla autobusów. No i dobra, i tutaj już wrócimy. Tu będzie już powrót. Powrót autobusu. No i on tu sobie wróci. Także tak. Autobusów jest dużo, pociągów też jest dużo. Zobaczmy. Czekaj, weźmy sobie już na taki zoomik. Mamy już 33 minutę. Tak. Tutaj jest taka zwykła droga, tutaj są tramwaje. Sobie przyjrzyjmy. Przystanki. Tak, tutaj są dwa przystanki. Tutaj nie ma jakiegoś dużego tłoku.
Zobaczmy tutaj na przystanku, chyba zostałbym dawno opóźniony, bo się nie cieszy jeszcze zbyt dużą popularnością tutaj ta linia. No tu jest trochę ludzi, parę. Głównie turyści będą. A na dworcu? No jak, jakieś sporadyczne osoby. To są te typowe błędy do Snowfalla. No i tramwaje się kręcą. No ale... Co jak co, ale to na pewno bije. Tu też powinno być dużo ludzi. Dobrze, widzę, że w następnym odcinku będziemy mogli spokojnie dalej rozwijać miasto, bo popyt jest duży. Jeszcze sobie wejdziemy w ekonomię i sprawdzimy, jak tam teraz są przychody. To tak, tramwaje 524 zł. To tak, tak, tak. Tak, stówek dzisiaj nie rozwinęliśmy. To będzie w kolejnym może odcinku, no nie wiem. Statki 20 zł. No i mogłoby być lepiej. Pociągi jakoś sobie dają, ale za metro 6 tysięcy. No, metro wychodzi na plus. No, metro daje to, co powinno dawać. No i autobusy też jakoś tak nie brawo. Samolotów nie mamy. Jeszcze swoją drogą samolotów nie miałem w żadnym mieście na czwórce. Więc nie wiem, kto będzie. Które miasto będzie pierwsze? Moje czy tutaj z YouTube'owe? No i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, możecie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli będzie duża popularność pod tym odcinkiem, pojawi się prawdopodobnie już we wtorek. No i to cześć.